jest właśnie śliski dosyć ten zakręt. To już koniec praktycznie, bo tu zawracamy. Okay. Ale nawet coś tam teraz w miarę wyszło. Nie no, teraz był i... No może tam raz na tym jednym zakręcie tylko trochę. Że nie było idealnie, ale i tak nieźle, nieźle. Ale niezły klimat, co? No mega klimat, mega sporo. No jak w Tokio Drift, no, tej no scenie, tak, co tak. Tam na tych górach. No, no, to właśnie moja ulubiona scena była też. Klocki. No i najgorzej, że trzeba pociągnąć te kable do tego. Przewody znaczy. No i to akurat właśnie komuś muszę dać. Kurde. Ale blisko teraz było. No teraz było. Ja pierdzielę. Dobrze było. Nie no, ogólnie nie. Jakieś takie dobre kawałki. Nie wiem sobie co pasuje do tych filmów. Takie tak. Albo trochę rapsy, trochę tak. I oni to już w pół blisko jedziesz, że ty tu bym się ręcznym podciągnął na przykład, bo tak byłem źle ustawiony, a ręcznym bym się poprawił. O, mnie sypnął kamieniami. Ostatnio był gościu jakiś z otwartym dyfrem, nie wiem czy to ten nie jedzie. To on trochę... znaczy z otwartym dyfrem, że... Jak masz zaspawanym, to dwa koła się kręcą równo i łatwiej się driftuje, masz większą prędkość. Okay. A tak to jedno koło ci się tylko kręci i tak naprawdę to ty tylko gazem tracisz jakby przyczepność, a niezbyt to kontrolujesz tak naprawdę. No. Kontrolujesz tracenie przyczepności, a nie samą jazdę i tor jazdy i tak dalej. I też, a możesz to włączyć, wyłączyć? Nie. I też auto się napędza lepiej w zakręcie, jak ma zaspawane. Napędzają cię dwa, no to jest, jedziesz szybciej. Znaczy nie zawsze ci dwa napędzają, tylko w zakręcie jedno. No nie, nie zawsze właśnie. Jak nie masz szpery, to jedno cię napędza, a drugie się toczy. No i tracisz prędkość w tym momencie. Kopnąłem na przykład sprzęgło. Ale tu też jest taki zakręt, że jest wolny. Ja na przykład ręcznym bym się dohamował i ustawił do niego, a tak to muszę kombinować i... Czasami gdzieś tam wylecę, bo za szybko w niego wjeżdżam. O, tą miejscówkę jak w ogóle znalazłeś? W sensie... Gdzieś na forum, czy... Nie, tak kiedyś byłem na rajdzie i mówię, kurwa, jaka to jest trasa zajebista, tu by się na pewno zajebiście driftowało. I nawet kiedyś tu przyjechaliśmy, czy byliśmy przejazdem, że tak luzem sobie przejechaliśmy. I mówię, ja p***a, jaka trasa. I trzeba tu kiedyś przyjechać, nie? Ha, czyli to tak po prostu sam ją znalazłeś, można powiedzieć. Przez przypadek na tym rajdzie ją zobaczyłem. No. I zobaczyłem te kilka tu zakrętów i mówię, że zajebista traska do driftu by tu na pewno była, nie? Tak sobie pomyślałem. Nie tylko ty tak uważasz. I parę lat później dopiero przyjechałem pierwszy raz na śnieg się pobawić. Wtedy jak w tamtą zimę na śniegu zmieniliśmy natę, się pobawiliśmy całą noc. Przyjechałem na chatę, wziąłem prysznic, poszedłem do biura. I już zostawiłem te opony i na mokrym sobie czasami świrowałem, nie? I na tą zimę zaspawałem dyfer. Tu od takiego driftera, co niedaleko mieszka. No i te 2 dni temu pierwszy raz na mokrym byliśmy tu. Aha, no jak zaspawałem ten dyfer, no to parę razy byłem gdzieś tam na mieście się pobawić trochę i raz na tym torze byłem, no. No, a właśnie jak na tym torze spoko było? No zaraz ci powiem. Kurde. Znaczy myślę, że tobie przy takich prędkościach raczej się nie znaczy, no tu też... Szkoda autka, nie? Trochę. No, jakbyśmy nie w ten mostek, to byśmy nie umarli, ale... No. Ale auto mogłoby dostać solidnie. No. Ale to, ale no właśnie, prędkości nie są jakieś kosmiczne, no bo to też dlatego, że na mokrym. A na suchym to by trzeba było mocniejsze auto i byśmy już szybciej jechali, by było bardziej niebezpiecznie. No ale też na mokrym to te opony się... Człowieku w ogóle nie zużywałem praktycznie. Przecież ja byłem na tym torze, pojeździłem. Ja w ogóle na tych oponach przecież driftuję od kiedy je 1,5 roku temu założyłem i tam jeszcze jest trochę bieżnika. No to nice. No na mokrym może rzeczywiście, nawet słychać, nie? Ale widać, że nie ma dymu, jakby widać, że nie słodzą, nie? Nie na tym torze mimo, że 2 mm zżarło. Gdzie tam taka nawierzchnia wydaje się, że mocno zżerająca. No i ogólnie fajnie było, ale tam było bardziej przyczepnie niż tutaj. Okay. Że musiałem się postarać i dobrą linię obrać. I tak było, że na przykład wiesz, te zraszacze były i było tak, że na przykład tu mokro, tu średnio, tu sucho. No i trzeba było tak też na przykład lepiej byłoby po tych zewnętrznych, a ja też się bałem trochę po tych zewnętrznych, trochę ścinałem. Ale no jakoś tam... Ale fajnie było. Chciałem jechać w ten weekend, ale nie wiem. Bo piątek, sobota ma znowu padać niby, to może lepiej sobie tu przyjechać. Dodatkowe. Bo nie ingerujesz wtedy w seryjny... jakby. Zdygałem za bardzo. Na limicie prawie mi obróciło. Max skręt. Kurde, ładnie ten idzie. Widzisz jaką ma koło pochylone z tyłu? No, faktycznie. Przez to też mam mniej trakcji. Ale widzisz, jakbym miał ten ręczny, to tam w kilku momentach ja bym się tym ręcznym schamował. Bo tak jak ja odpuszczam tylko gaz, no to mnie prostuje, nie? To mnie prostuje po prostu, a jakbym sobie wcisnął sprzęgło, zacisnął ręczny, to byś jeszcze więcej trakcji stracił, nie? To ja bym się zhamował lekko, ale dalej bym bokiem szedł. I nie wiem. Ładnie wyszło, mi się wydaje. No. No teraz było całkiem zajebiście. Było zajebiście. Nie idealnie, ale dużo. No. Fajnie ten mostek połączyłem dosyć z tym zakrętem w lewo, później śliskim. Nie wybiłeś się, no. Dobra, to trzymaj się, fajnie się jeździło. Elo. Ten sam moment. Ale bałeś się z początku te pierwsze przejazdy trochę, czy no, nie? Tak pierwsze 2-3, powiem szczerze, minimalnie. Aha. Jakby jak widzisz, no jakby widzę, że ogarniasz, no jakby nie wpielasz się w krzaki, to spoko, nie? No. Lecimy ostatni. Dobra, nie rozbili się.